pojazd leci na zachodnie wybrzeże USA do Portland. Na pokładzie jest 14 pasażerów. Załoga to doświadczony pilot John Telemann, drugi pilot Gustavo Jonci z pochodzenia Włoch i stewardessa z Polski Martyna Sokół. Tuż po tym samolot znika z radarów wieży. Około godziny 23:20 samolot rozbija się w mieście. Nastaje cisza. Ludzie w samochodach patrzą na to wszystko ze strachem i zadzwonili po pomoc. 15 minut po katastrofie na miejsce przyjeżdża pierwszy wóz strażacki. Chwilę później pojawiają się inne służby i oczywiście śledczy. Śledztwo będzie prowadzić doświadczony i szanowany śledczy.